Cześć, z tej strony Mateusz, infogitara.pl. Witamy Was ze słonecznego Gdańska. Znajdujemy się dokładnie na Starówce, nad Motławą. To jest bardzo specyficzne miejsce na turystycznej mapie Gdańska, ponieważ turyści z całej Polski przyjeżdżają nad morze, żeby posiedzieć nad rzeką. W tle mamy Filharmonię Bałtycką, gdzie niedawno grał Tommy Emmanuel. Niebawem rozpocznie się sezon turystyczny. Przesiadamy się z samochodów na rowerki. W związku z tym mamy coś dla naszych gitarzystów. Musimy zastanowić się nad tym, co dobry futerał powinien mieć. A powinien mieć kilka podstawowych rzeczy. Przede wszystkim powinien chronić instrument przed deszczem, przed uszkodzeniami. Powinien mieć dużo kieszeni, żebyśmy mogli zmieścić tam kable, nuty, metronom, cokolwiek. No i powinien przede wszystkim być wygodny. Odpowiedzią właśnie na te potrzeby jest marka Madarozzo, firma, która powstała w 2007 roku i od razu zyskała całkiem sporą popularność w Europie. W Polsce jest dopiero od niedawna, ale wiele wskazuje na to, że odniesie podobny sukces. Mam właśnie na kolanach jeden z takich egzemplarzy i trzeba wyraźnie powiedzieć, że ten futerał te kryteria bez wątpienia spełnia, ponieważ pasuje tutaj w zasadzie każdy model gitary. Do tego bardzo ważna rzecz dla rowerzystów. Jak wiadomo, polskie przepisy wymagają od nas tego, żebyśmy mieli na sobie odzież odblaskową. A po co mamy kupować odzież odblaskową, skoro możemy taką sprawę załatwić odblaskowym futerałem? I do tego spełniającym wszystkie poprzednie funkcje. Tutaj mamy drugi model. Za przykład posłuży nam nasz nieśmiertelny redakcyjny Sterling. Również mamy kieszeń A4, gdzie wsadzimy w zasadzie wszystko. Mamy gitarę i to jest bardzo ważne, że możemy sobie, tak jak w poprzednim modelu, zapiąć nasz gryf, zamknąć futerał i mamy gwarancję, że ta gitara nam nie będzie latać na boki. Także zapinamy futerał, zakładamy szelki i ruszamy.